poprzez anegdotyczne doświadczenie tych ludzi, którzy dzisiaj pracują w Teatrze Żydowskim i są członkami tego zespołu, chcemy opowiadać o stosunkach polsko-żydowskich, o tym, czym jest żydowskość dziś w Polsce, jaki jest stosunek człowieka urodzonego w polskiej rodzinie lub mniej lub bardziej tradycyjnej, który się wychował w tradycji chrześcijańskiej i który wiąże całkowicie swój los z kulturą żydowską. Witam wszystkich. Dziś znajdujemy się w Teatrze Żydowskim. Moim gościem jest Anna Smolar, reżyserka spektaklu Aktorzy Żydowscy, który można zobaczyć właśnie tutaj w tym teatrze. Dużo było napisane już na temat tego spektaklu. Jedna fajna taka konkluzja i recenzja, że jest to spektakl autobiograficzny, ale też bardzo refleksyjny dla tych aktorów, którzy tutaj uczestniczą. Tak, ja myślę, że to jest jedna z podstawowych przyczyn sukcesu tego spektaklu, to jest ich szczerość. To znaczy oni niesamowicie jakoś odważnie opowiadają o sobie z ogromną dozą autoironii. I myślę, że dla wszystkich to jest bardzo pociągające gdzieś tam. Wszyscy potrzebujemy takich opowieści, pragniemy tego. Takie opowieści pozwalają nam też się konfrontować z własnymi frustracjami, czy jakimiś ukrytymi pragnieniami, czy demonami. Jednocześnie ten spektakl nie jest tak całkowicie autobiograficzny. Z Michałem Buszewiczem, czyli autorem scenariusza, myśmy się odnosili do gatunku mokumentu, coś, co istnieje w gatunku filmowym, w filmie. To znaczy opowieść, która gdzieś tam pretenduje do dokumentu, używa tych narzędzi dokumentalnych, stwarza pozory dokumentalności po to, żeby tę dokumentalność przekroczyć i żeby w pewnym sensie dotrzeć do jakiejś ukrytej prawdy, ale nie takim dosłownym, biograficznym rysem. A czy dużym zaskoczeniem było dla Pani to, że w tym teatrze pracują właśnie aktorzy polscy, niekoniecznie żydowscy? Tak, myślę, że to było największe nasze zaskoczenie. To znaczy, że jest dosyć wysoki procent ludzi, którzy są Polakami w zespole. Żydów jest dość mało. Interesowało nas to, jak opowiadali o tym. Znaczy, co to znaczyło dla nich stać się aktorami Teatru Żydowskiego, stać się aktorami żydowskimi. Ten tytuł jest paradoksalny, właśnie jest ironią już sam w sobie, dlatego, że większość tych aktorów nie są Żydami, ale stają się Żydami. Dołączają do miejsca, który gdzieś tam staje się jakąś łatą dla nich. Oni dostają łatę Żyda w pewnym sensie na całe życie. Może przesadzam, to znaczy oczywiście to nie jest aż tak widoczne na twarzy, powiedzmy, ale gdzieś tam te napięcia właśnie związane z dumą czy wstydem, z antysemityzmem, z filosemityzmem, to wszystko się tutaj zderza. Dla nas bardzo ciekawe było to, jak oni opowiadają o tym. Niektórzy z nich chcieli po prostu stać się aktorami. Fascynowali się teatrem, sztuką aktorską. Niektórzy z nich nie dostali się do szkół, dostali się do studium teatralnego, który był przy Teatrze Żydowskim, już nie istnieje, ale było kiedyś studium, które było ciekawym miejscem, gdzie uczyli bardzo, bardzo ważni ludzie dla środowiska teatralnego i bardzo zasłużeni. I niektórzy z nich bardzo sobie chwalą tę edukację tutaj. To, że wchodzili od razu na scenę, że dołączali do zespołu, a niektórzy z nich traktują tą ścieżkę jako gorszą drogę, znaczy jako gdzieś tam poczucie jakiejś klęski artystycznej, ale z drugiej strony stali się aktorami, pracują tu na co dzień, próbują i w pewnym momencie czują, że ten teatr nie różni się niczym od innych teatrów. Mieliśmy takie bardzo ciekawe pierwsze spotkanie z całym zespołem,
z Michałem Buszewiczem chcieliśmy poznać wszystkich aktorów i zaproponować wszystkim spotkanie zbiorowe i też indywidualne. I myśmy godzinami z nimi rozmawiali. Podczas tego pierwszego spotkania właśnie kilka osób powiedziało przecież, co jest tutaj tak ciekawego do opowiadania. Niczym się nie różnimy. Przychodzimy na 10, próbujemy, robimy premierę, pracujemy najlepiej jak możemy, jesteśmy profesjonalni i basta. No ale nie, tak do końca nie jest. To znaczy po pierwsze, to jest zdanie, które jedna z aktorek mówi w spektaklu, dlaczego tutaj trzeba grać zawsze jeden repertuar? W Teatrze Słowackiego nie gra się samego słowackiego, a w Teatrze Polskim same rzeczy polskie, to dlaczego w Teatrze Żydowskim i tak dalej. No myślę, że to już jest dosyć specyficzna sytuacja, ale pojawia się też pytanie o misję. To znaczy, czy ludzie, którzy pracują w Teatrze Żydowskim, biorą na siebie jakąś taką istotną misję, to znaczy zapewniania trwałości kultury, która gdzieś tam została przerwana, którą spotkało tragedię i która gdzieś tam uległa destrukcji. I czy to miejsce jest miejscem właśnie kultywowania czegoś, co mogłoby ulec całkowitemu zapomnieniu. I niektórzy z nich faktycznie mają poczucie misji. Niektórzy uważają, że trzeba chronić tę tradycję, trzeba bardzo uważać na przekaz, trzeba bardzo szanować, jak się mówi o żydowskości, ale również o poszczególnych elementach tej tradycji. I zresztą dla niektórych osób z zespołu ten nasz spektakl też jest gdzieś tam kontrowersyjny i mają bardzo ambiwalentny stosunek do spektaklu. Znaczy mają poczucie, że ta ironia czy autoironia jest gdzieś tam też jakimś zagrożeniem dla wizerunku, ale też dla właśnie tego szacunku, który oni próbują włożyć na co dzień w swoją pracę. To są bardzo skomplikowane jakby tutaj napięcia istnieją i myśmy dosyć szybko poczuli z Michałem Buszewiczem, że ci ludzie tutaj się pięknie kłócą, to znaczy jest naprawdę o co się kłócić. Nie zawsze te argumenty są jakieś bardzo trafne, ale kłócą się, to znaczy mają odwagę też konfrontowania się, nie boją się konfliktu. I gdzieś tam to był jakiś punkt wyjścia w naszym spektaklu. Chcieliśmy pokazać, jak ci ludzie się kłócą i o co się kłócą. A czy to nie jest tak, że wbiliście kij w mrowisko i teraz patrzycie, co się dzieje? Na pewno opowiadamy o tym miejscu w sposób dosyć bezwzględny, ale właściwie to oni to robią i dlatego ten spektakl jest bardzo ich autorski, to znaczy Michał Buszewicz napisał tekst, bazując niesamowicie silnie na emocjach, które tutaj rodziły się podczas naszych wielogodzinnych rozmów i improwizacji. I myślę, z niesamowitym zmysłem, takim syntetycznym i z dowcipem, udało mu się sformułować właśnie te wszystkie napięcia, o których aktorzy opowiadali. Natomiast ci aktorzy byli w pełni świadomi procesu pracy. Więc ja nie mam poczucia, że myśmy z Michałem na przykład wbili kij w mrowisko, tylko że oni to zrobili. To znaczy myśmy właściwie byli takimi trochę partnerami dla nich, po to, żeby oni to wszystko wyrazili. Więc to jest bardzo, myślę, podmiotowa historia tutaj, to znaczy nikt ich nie wykorzystał albo nie zrobił nic za plecami, tylko myśmy od początku im mówili, zależy nam na tym, żebyście wy opowiedzieli o waszej historii, jakby jak to jest dla was pracować tutaj i jak się dogadujecie, na czym polega ta praca, jak na to spoglądacie. I powoli zaczęli coraz bardziej odsłaniać różne jakby wymiary tego, tej pracy. Ale niektórzy z nich już na pierwszym spotkaniu mówili rzeczy niesamowicie poruszające, znaczy między innymi mówili o wstydzie. O wstydzie i o takim problemie bycia tutaj. I to się oczywiście teraz zmienia, dlatego że Teatr Żydowski staje się powoli najmodniejszym teatrem w mieście. W każdym razie media bardzo taką narrację lansują. I myślę, że dla aktorów jest to z jednej strony bardzo pozytywne, bardzo przyjemne, a z drugiej strony tak łatwo się nie uwolnią od tych problemów. One istnieją wciąż. A w tym spektaklu muzyka też jest ważnym ogniwem. Tak, muzyka, trochę tak jak w przypadku kostiumów, zależało mi na tym, żeby muzyka nas kompletnie oderwała od tego, do czego są widzowie tutaj przyzwyczajeni, więc tak z pół godziny, 20 minut przed rozpoczęciem spektaklu Dominika Korzeniecka, która jest autorką muzyki i perkusistką, która gra na żywo,
zaczyna grać bardzo głośno na bębnach, na perkusji i już z ulicy można słyszeć te brzmienia, które od razu, wydaje mi się, troszeczkę zmieniają charakter jakby teatru. I Dominika zbudowała taką strukturę, która towarzyszy aktorom przez cały spektakl i gdzieś tam jest jakimś narzędziem właśnie albo ironii, albo opresji. I pod koniec spektaklu właśnie okazuje się, że jest rodzaj konfliktu również między tą warstwą muzyczną, która gdzieś tam reprezentuje jakąś taką siłę zmiany, czy może nawet rewolucji, a aktorami, którzy gdzieś tam dążą do zmiany, a jednocześnie tej zmiany się boją. Ten spektakl czemu ma służyć? Bo zadaje dużo różnych pytań tak naprawdę. Wy nie odpowiadacie, można powiedzieć. Pojawia się mnóstwo pytań, wątpliwości i to widz chyba ma dokonać takiej wewnętrznej autorefleksji? Tak, oczywiście. To znaczy, ja chciałam oczywiście, żeby ludzie poznali z innej strony aktorów, którzy tutaj pracują. Sama miałam taką potrzebę, nie znając za dobrze to miejsce jako widz. I myślę, że słuchanie osobistej historii zawsze pozwala się zidentyfikować i się zbliżyć, kiedy one są tak szczerze opowiadane. I myślę, że taki proces identyfikacji następuje faktycznie. Ale przede wszystkim zależało nam na refleksji na temat żydowskości w Polsce i polskości wobec żydowskości i w ogóle tych naszych relacji wewnętrznych, tego naszego wewnętrznego antysemityzmu, tego naszego lęku przed polityczną niepoprawnością albo przed obrażaniem, albo przed gafą po prostu. To znaczy chciałam tak przekuć ten balon trochę tych napięć poprzez śmiech również. To znaczy myślę, że spektakl jest dosyć zabawny w pewnym sensie i ma taką energię, która po prostu zaraża takim pragnieniem śmiania się jakby z nimi, z tego doświadczenia, które przeżywają, które momentami jest tak paradoksalny, że aż absurdalny. I myślę, że gdzieś tam bycie świadkiem takiego procesu autoironicznego i obnażającego jakieś własne swoje paranoje pozwala ludziom trochę też na własnej skórze to sprawdzać. Znaczy gdzieś tam myślę, że to następuje. Zresztą ja widzę, że ludzie na różnym poziomie odbierają spektakl, to znaczy też przeżywają go często jako echo swojego własnego doświadczenia, czy to w pracy, dlatego że też bardzo dużo opowiadamy o relacji człowieka ze swoim miejscem pracy po prostu, z tym, o czym można mówić, czego się nie mówi, czy jesteśmy gdzieś tam służebni wobec swojego pracodawcy, czy jakby instytucji, w której pracujemy, czy zabieramy głos, czy odważamy się przekraczać jakieś granice. Więc to też pozwala ludziom jakoś się przyjrzeć w lustrze. Zapraszamy do Teatru Żydowskiego. Aktorzy żydowscy, reżyseria Anna Smolar. Dziękuję bardzo. Dziękuję.